schowam się za ten krzak. Może za krzakiem nie będzie wiało, ha? Tutaj? O, tu wieje. Dzień dobry. Niedziela rano. A dzisiaj idziemy zrobić małe zakupy w PC World. Brakujące jeszcze rzeczy, czyli kabelki do ładowania telefonów, słuchawki. Więc to musimy sobie uzupełnić. Brakuje czasami, żeby porozmawiać z kimś na Zoomie. Okej, okay, no to wydaliśmy stówę dzisiaj na parę pudełeczek. Tanie rzeczy to nie są. No i okazuje się, że teraz w takim PC World, żeby w ogóle wystawić jakąś fakturę, to znowu przeszli jakieś systemy głupie, że spisują z komputera numery itemów na kartkę, później przechodzą do drugiego komputera, gdzie wprowadzają to jeszcze raz z kartki, przepisując te wszystkie itemy po wcześniejszym zapłaceniu, czyli zapłaciłem rachunek, potem oni przepisują, żeby tą fakturę wystawić, to w osobnym systemie wprowadzają to, osobny system dla biznesu komputerowy, osobny biznes dla konsumenta, płacisz tam gdzieś z konsument, a potem otrzymujesz czekaliśmy chyba dobre 15 minut, zanim nam po prostu wysłali na maile fakturę za kilka zakupionych rzeczy. Dostarczone z telefonem oryginalne, z takim złączem, czyli Lightning. Oryginalne słuchawki, których używałem. Jakość dźwięku jest zdecydowanie gorsza niż słuchawki starego typu na jacka, które z jakąś przejściówką w ogóle tutaj kupiłem, nie? Więc jakość dźwięku jest dramatycznie inna. Dlaczego tak jest, skoro to jest taki sam produkt, tylko jest inna końcówka? Nie wiem, ja tego nie rozumiem. Niby płacisz tą samą cenę za słuchawki w sklepie. Różnicy w ogóle w budowie, w wyglądzie tego wszystkiego nie ma praktycznie żadnej. I wykorzystuję jeszcze ostatnią szansę, bo 4-5 tygodnie pozostały do wyjazdu do Rzeszowa na co najmniej rok. No wiele rzeczy trzeba tutaj przeorganizować, pewne rzeczy pozamykać, pewne rzeczy przestawić. I teraz o czym myślę? Jestem naprawdę podekscytowany tym, w jaki sposób będziemy teraz żyć. Przez następny rok w Rzeszowie będziemy patrzeć na to, żeby spędzać czas razem, rodzinnie, żeby jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi. I na przykład już planuję sobie tego typu rzeczy, jak wyjazdy w różne historyczne miasta, miejsca Polski, w Polsce, choćby nawet dobrze zwiedzić Kraków, nie w jeden dzień, tylko wybrać się tam na przykład co kilka tygodni, tylko że w różne miejsca, po to, żeby chłopaki, mam samych chłopaków, więc dzieci, no chłopaki, pouczyli się troszkę historii, ale tak praktycznie, nie teoretycznie, gdzieś tam z książek poczytali o jakichś faktach, czy jakichś postaciach, tylko żeby byli w tych miejscach, żeby rozumieli, co to jest Polska, rozumieli, czym jest ta ojczyzna nasza, skąd my pochodzimy, i bardziej poczuli przynależność do tego właśnie kraju. Bo pomimo tego, że są już Brytyjczykami, są również Polakami, no i jest to dla mnie bardzo ważne. Innym typem zajęć na pewno to jest wciągnięcie chłopaków w działanie w biznesie, bo dzieci będą uczyć się systemem domowym, czyli w domu, i będą mieli więcej czasu dzięki temu na to, żeby zaangażować się w pracę. I tutaj bardzo dużo będę mieć praktyki w takiej, no choćby nawet czy pracy biurowej, czy pracy twórczej, nie tylko na komputerze, tylko także pracy manualnej, bo o wiele większe możliwości według mnie są właśnie w Polsce, gdzie mają w rodzinie, mają wśród znajomych, tam mamy dużo takich możliwości, żeby dzieciom pokazać, jak wygląda praca manualna, czy praca stolarska, czy praca mechaniczna jakaś. I chłopaki mogą zostać zaangażowani w przeróżnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe. I to jest super. I to miejsce, ta promenada w Hull, na pewno będzie miejscem, do którego będę tęsknił przez ten rok przynajmniej, bo
Jest to specyficzne miejsce związane z wieloma przemyśleniami, spacerami, słuchaniem audiobooków, słuchaniem podcastów. To tutaj, tak naprawdę w tym miejscu, łapię oddech zawsze. Więc w Rzeszowie również będę szukał sobie takiego miejsca, gdzie będę mógł się przejść, posłuchać podcastu, posłuchać audiobooka, przemyśleć sobie pewne sprawy, emocjonalnie czasami się uspokoić. Myślę, że potrzebujemy takiego wyskoku zawsze, jakiegoś takiej oazy spokoju dla nas, miejsca, w którym wiemy, że ogarniemy sobie te trudniejsze tematy. Wczoraj właśnie tutaj szliśmy razem z Moniką i z Karolem, ze znajomymi, i mówiliśmy o tym, że właśnie ta promenada, to miejsce tutaj, ta dzielnica, to jest najpiękniejsze chyba miejsce w tym mieście, w Hull. To jest tu przy marynie, tutaj właśnie przy zatoce. Tu warto się przejść, tu warto pobyć. Tu jest jakoś tak spokojnie, zielono. I powiem szczerze, powiedziałem im właśnie to, że to jest chyba jedyne miejsce w tym mieście, gdzie chciałbym mieszkać. I byłem też w innych miastach Wielkiej Brytanii. I jakoś, nie wiem, nie czuję tego. Jest to jakieś takie zawsze małe, zagonione, zabiegane, zapchane tymi samochodami i ja szukam pewnego miejsca, gdzie będę czuł się wolny, gdzie będę mógł dać moim dzieciom większą szansę do rozwoju, gdzie będę mógł poczuć, że ja mam przestrzeń do rozwoju. I tej przestrzeni mi tutaj brakuje, więc to jest też jedna z tych rzeczy, dla której wyjeżdżamy teraz na rok do Rzeszowa, w tamto miejsce, żeby zrobić taki test, żeby zobaczyć, jak to będzie działać, i wiele zmian przed nami, bo nie dość, że będziemy testować biznes wyłącznie praktycznie online. I dla nas to wiele zmian przyniesie, dlatego że przede wszystkim, po pierwsze, będziemy pracować głównie online. Dwa, będziemy mieli dzieci w domu 24 godziny na dobę. Oni będą uczyć się w domu. Kolejna rzecz, będziemy odseparowani od tych znajomych, których mieliśmy, natomiast będziemy mieć przy sobie bliżej swoją rodzinę z Polski, więc jest wiele, wiele zmian, ogromne zmiany. Ciekawi jesteśmy, jak to wpłynie na nas, na naszą rodzinę. Mamy nadzieję właśnie, że to będzie poczucie takich jakby dłuższych wakacji, takiego roku odpoczynku, takiego roku odetchnienia, a jednocześnie pracy nad tym, żeby właśnie w tym roku powstały piękne rzeczy w naszym życiu, zarówno w biznesie, ale przede wszystkim w naszym rodzinnym życiu. Pomyślałem sobie właśnie, że mógłbym tego typu vloga zrobić. 100 dni w Polsce, taka studniówka, pierwsze 100 dni w Polsce po przyjeździe z Wielkiej Brytanii, mając ciągle biznes w Wielkiej Brytanii. Dzieci uczą się przez internet w brytyjskiej szkole, będąc w Polsce. No właśnie, jak to wszystko by działało? Czy jesteś tego ciekawy? I zastanawiam się nad tym, żeby zrobić to bardziej profesjonalnie, żeby nie robić to takim telefonem, żeby jakość poprawić przede wszystkim, zainwestować w to. No i też oczywiście opłacić edycję profesjonalnego edytora, montażysty, bo ja nie będę w stanie tego zrobić. Więc zastanawiam się nad czym? Nad tym, żeby złożyć na takiej stronie Patronite konkretną ofertę, tylko taką informację, że coś takiego planuję zrobić, wyliczyć, ile będzie mnie to kosztować, i zebrać na taki projekt po prostu pieniądze, w zależności od tego, czy będą osoby, które będą tym zainteresowane. Hej! No właśnie, więc jeżeli znajdą się jakieś takie osoby, które są tym zainteresowane, jeżeli ty jesteś tym zainteresowany, żeby oglądać 100 dni w Polsce takiego gościa, który nie jedzie tam szukać pracy, nie będzie tam pracował na etacie, tylko ma swoje biznesy, jego żona ma biznes, on ma biznes, mówię o sobie, i teraz jadą do Polski na przynajmniej rok czasu, dzieci wyciągają ze szkoły, tam dzieci będą uczyć się online, więc to jest, czy to jest ciekawe, nie? Czy ty chciałbyś zobaczyć, jak to będzie? Ja jestem sam bardzo podekscytowany, nie mam żadnego pojęcia, co mnie czeka, ale taki dokument mógłbym zrobić, powiedzmy 100 dni w
pierwszych w Polsce, z czym się spotkam, jak sobie będę radził. Więc jeżeli takie coś Cię interesuje, taki temat, chciałbyś to oglądać, to już teraz daj mi o tym znać. W komentarzu napisz, że tak, jesteś zainteresowany, ale jeżeli jesteś zainteresowany, to jednocześnie oznaczać będzie to, że jesteś zainteresowany w 100%, to znaczy, że jesteś w stanie wesprzeć finansowo taki projekt. I to jest takie moje pierwsze badanie, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma ręce i nogi, czy to w ogóle ma sens, czy z tym w ogóle się będą ludzie interesować do tego stopnia, żeby nawet zapłacić trochę pieniędzy, dorzucić się do takiego projektu. Ciekawe, więc rzucam ten pomysł. Jeżeli to jest interesujące, daj znać, jeśli nie, też daj znać. Dobra, a zaczyna już powoli padać, nie wiem skąd ten deszcz, bo chmur nie widać, w ogóle nic nie widać, więc ja się już żegnam. Dobranoc! Chodzę w koło jak wariat i szukam miejsca, gdzie nie wieje, no po prostu jakaś parodia. Kurde, no zaczynam mówić i znowu wieje.